Po przerwie spowodowanej pandemią powołano nowy skład Młodzieżowej Rady Miasta. Tworzy ją 14 osób. To przedstawiciele tczewskich szkół i jednego stowarzyszenia. Na pierwszej sesji złożyli ślubowanie, otrzymali legitymację radnych i wybrali spośród siebie zarząd rady. Młodzieżowa Rada, składająca się z przedstawicieli szkolnych samorządów, to w Tczewie tradycja blisko 25-letnia. To jedna z najstarszych tego rodzaju inicjatyw w Polsce. Młodzi aktywiści tworzą samorząd na podobieństwo dorosłej Rady Miasta. Spotykają się w sali obrad tczewskiego urzędu na sesjach, gdzie podejmują decyzje o wspólnych inicjatywach, zwracają uwagę na potrzeby dzieci i młodzieży w Tczewie. Po przerwie spowodowanej koronawirusem powołano nową kadencję Młodzieżowej Rady Miasta. Porządek obrad pierwszej sesji młodzież realizowała pod okiem Magdaleny Neubauer z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie. Młodzieżowa Rada Miasta ukształtowała się poprzez wybory przeprowadzone w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Zostały właśnie wybrane osoby, które dzisiaj się zaprzysiężyły. Ponadto też zostały zgłoszone osoby z organizacji pozarządowych. Tylko w tym roku Fundacja Arki Noego zgłosiła takiego kandydata i on też zasiada w Młodzieżowej Radzie Miasta. Czy to jest młodzież właśnie taka aktywna, pełna różnych pomysłów i otwarta na potrzeby innych? Z tego, co widzę i słyszę, myślę, że tak i mam nadzieję, że ta rada naprawdę może zrobić coś fajnego dla tej młodzieży. Chodzą głosy, że coś tam ich boli, że jest mało imprez i tak dalej. Zobaczymy, co z tego będzie, bo wiadomo, zapał na początku jest, a potem nic z tego nie ma, ale mam nadzieję i wierzę w nich, że osiągną sukces. Myślę, że więcej jest też w stanie nam powiedzieć pan radny Krystian Cieśnik, który jest opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta z ramienia Rady Miejskiej. On też myślę, że będzie prężnie z nimi działał, więc liczę na to, że ta młodzież może nam coś pokazać. Po powołaniu komisji skrutacyjnej młodzież wybierała w tajnych głosowaniach władzę. Dwóch kandydatów zgłosiło się do pełnienia funkcji przewodniczącego. W kilku zdaniach zaprezentowali się radnym. Głosowanie wygrał 17-letni Kacper Kończewski z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Postanowiłem kandydować do Młodzieżowej Rady Miasta oraz na jej przewodniczącego przede wszystkim, dlatego że wierzę, że wspólnie jako młodzież jesteśmy w stanie działać jak najlepiej dla naszego miasta. Wierzę, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie polepszyć sobie nasze warunki życiowe w tym mieście. Jesteśmy w stanie tchnąć iskrę życia takich młodych właśnie w nasze miasto. Uważasz, że to będzie ciekawe przede wszystkim dla ciebie doświadczenie życiowe? Myślę, że na pewno będzie to bardzo ciekawe doświadczenie. Na pewno będę starał się wyciągnąć z niego jak najwięcej lekcji, żeby w przyszłości pamiętać o tym, co się tutaj działo. Lubisz współpracować z innymi ludźmi, z innymi osobami? Lubisz jakieś wyzwania właśnie? Bez wątpienia. Bardzo lubię kontakt z drugim człowiekiem, bardzo lubię rozmawiać z innymi, słuchać innych. Nie ukrywam, rywalizację też lubię. Także wydaje mi się, że jest to idealne miejsce właśnie dla mnie. A jak sobie wyobrażasz, jak może ta Młodzieżowa Rada Miasta funkcjonować? Czy to będzie rozwiązywanie problemów, czy może zajmiecie się organizacją jakichś wydarzeń? Myślę, że na pewno będziemy otwarci na propozycje młodzieży z całego tutaj naszego miasta. Na pewno nie będę tutaj teraz zdradzał dokładnie wszystkiego, co Młodzieżowa Rada chce wprowadzić, bo nie chcę po prostu dawać obietnic, które mogą się potem nie spełnić. Ale zamierzycie być aktywni? Bez wątpienia. Na pewno uważam, że będzie to najbardziej aktywna kadencja dotychczasowych rad. Skład zarządu Młodzieżowej Rady uzupełniono również po prezentacjach i tajnych głosowaniach. Wiceprzewodniczącą Rady została Natalia Butlewska z drugiego Liceum Ogólnokształcącego. Sekretarzem wybrano Wiktorię Dolatę z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych. Członkami zarządu Rady zostali Kamil Winiarski z pierwszego LO i Aleksander Szymański z Niepublicznej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Ojca Pio.